Biegi śnieżnickie to najstarsza górska impreza biegowa w Polsce. W tegorocznej 29. edycji wzięło udział ponad 600 zawodników z całej Polski. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jeżeli chodzi o tą imprezę, jest to właśnie dwudniowa. Był bieg alpejski na śnieżnik. W ramach tego biegu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w kategorii również U20, czyli zawodników do 20 roku życia, U18 i U16, czyli we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni. Na dole bardzo padało, a na śnieżniku była pogoda. Lekko mżyło i była mgła, ale było bardzo dobrze. Dziś mamy półmaraton i dodatkowo takie biegi dla dzieci. Trasa półmaratonu została zmieniona kosmetycznie. Przed Czarną Kopą jest nieco skrócona na rzecz cięższego i trudnego podbiegu, czyli bardziej atrakcyjna dla biegaczy górskich. Omijamy taki około kilometrowy płaski odcinek na rzecz krótszego, 300-metrowego, cięższego podbiegu. Myślę, że będzie to atrakcyjniej i tak już zostawimy na pewno na stałe. Jest wymagające, no bo wiadomo, najpierw góra, później dół. No obawa wiadomo na dole, że po prostu mięsień czworogłowy może nie wytrzymać i wtedy myśli się, że no wiadomo, gdzieś tam te biegi z dołu są niby łatwiejsze. No niekoniecznie, także jest to bardzo wymagający bieg. Na pewno trzeba się przygotować, tak z marszu raczej nie polecam. Wrażenia pozytywne, bo pogoda jak pogoda, no biegacz nie wybiera pogody górskiej, ale przewyższenie robiły wrażenie, kamienie tak samo, bo ja w ogóle tu przyjechałem właściwie z drugiego końca Polski, także przygotowałem się dosyć długo do tego biegu, słyszałem o nim dużo dobrego i chciałem na własnej skórze sprawdzić, jak to jest. Jestem za tym, żeby zachęcać młode osoby do uprawiania sportu też, także zachęcać ich od małego, żeby trenowali, odeszli od komputerów, komórek i żeby się czymś na przyszłość pozytywnym zajęli. W kategorii Open bieg alpejski wygrał Sylwester Lepiarz z LKB Rudnik. Pierwszą kobietą na mecie była Anna Celińska z KS Sprint Bielsko-Biała. Półmaraton zwyciężył Adam Świrgoń z AZS UMCS Lublin. Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Bały z HRT Stronie Śląskie. Dokładne wyniki dostępne są na stronie ultimasport.pl. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.